Serdecznie zapraszam 6 stycznia tego roku na Orszak Trzech Króli. Jest to wydarzenie, które odbywa się w setkach polskich miast, a w Sokółce odbędzie się po raz trzeci. Trzeci rok z rzędu organizujemy wszystkich mieszkańców naszego miasta, żeby chcieli dać świadectwo, że idą do stajenki, do nowonarodzonego Jezusa Chrystusa. Orszak Trzech Króli co roku ma swój tytuł. W tym roku tytuł orszaku jest Wszyscy do stajenki, Bóg jest dla wszystkich. W tym roku staraliśmy się zaangażować wszystkie parafie sokulskie, wszystkich sokulskich księży, którzy odegrają szczególną rolę, ponieważ wcielą się w rolę trzech króli: Kacpra, Melchiora i Baltazara. Bardzo serdecznie z góry dziękuję księżom, ale też chciałam podziękować szkołom, katechetom, nauczycielom, dyrektorom szkół, że się angażują w to, ponieważ właśnie dzieci i młodzież przebierają się w te kolorowe, piękne stroje i tworzą trzy orszaki trzech kontynentów: europejski, azjatycki i afrykański. Także będzie dużo dzieci, będzie dużo młodzieży, mam nadzieję, że dużo rodziców. Te najmłodsze dzieciaki serdecznie zapraszam, żeby się przebrały za aniołki i pastuszków. Co roku jest mnóstwo białych skrzydeł, dzieci wyglądają pięknie i mam nadzieję, że w tym roku również tak będzie. W orszaku idą wszyscy. Wszyscy, którzy przyjdą, otrzymają od nas piękną koronę, którą zakładamy na głowę. Otrzymamy również śpiewnik i będziemy wszyscy ze śpiewem na ustach maszerować ulicami naszego miasta. Wyruszymy o godzinie 13:15 z placu pod kinem Sokół i do godziny 14:00 przewędrujemy ulicami miasta, zatrzymamy się na trzech stacjach, gdzie będziemy oglądać sceny opowiadające o narodzeniu Jezusa Chrystusa. Te sceny przygotowały teatry amatorskie, będą to i dorośli, i dzieci, i młodzież. I o godzinie 14:00 w kościele świętego Antoniego uroczysta msza święta. Zwróćcie Państwo uwagę, że w tym roku jest ta godzina troszeczkę inna. Msza końcowa będzie o godzinie 14:00. Staraliśmy się tutaj, żeby z wszystkich parafii dzieci, które mają tam msze dziecięce, mogły brać udział. Także liczymy na Was, że będziecie z nami. Liczymy na wszystkich mieszkańców Sokółki, że będzie nas bardzo dużo. Serdecznie zapraszam.